chciałabym Państwu pokazać, zademonstrować, czym kierować się przy doborze odpowiedniego odpromiennika czy też neutralizatora cieków wodnych oraz szumu elektromagnetycznego. Odpromienniki, które posiadam w swojej ofercie, są to neutralizatory, odpromienniki serii Relegator. Ich rolą jest sprawienie, aby pewna przestrzeń nie była wolna od wpływu cieków wodnych oraz szumu elektromagnetycznego. Tutaj nie jesteśmy w stanie wyeliminować samego źródła cieków wodnych, natomiast to, co tak naprawdę robi neutralizator, emitując własne, bardzo korzystne dla zdrowia promieniowanie, łączy się to promieniowanie z promieniowaniem cieków wodnych czy szumu elektromagnetycznego, czyli tego, który jest dla nas niekorzystny, i tak jak fale na wodzie, jest pewien obszar, w którym te fale się po prostu znoszą. I to jest obszar, którym możemy bezpiecznie żyć, w którym nie będzie na nas oddziaływało ani szum elektromagnetyczny, na przykład pochodzący z transformatorów, z linii wysokiego napięcia, czy też z sieci komórkowych, czy też bezprzewodowych, oraz w tym obszarze nie będziemy mieli również wpływu cieków wodnych. I podczas wyboru odpromiennika tak naprawdę najważniejszym elementem jest, abyście Państwo zastanowili się, jaki obszar, jaką powierzchnię chcecie pozbawić wpływu tego negatywnego promieniowania. Ponieważ wybór odpromiennika tak naprawdę tylko na tym będzie polegał. Każdy z tych odpromienników wykonuje swoją funkcję w 100%, różnią się tylko obszarem, w którym nie mamy wpływu cieku wodnego czy też szumu elektromagnetycznego. I tak do dyspozycji jest odpromiennik GM010R. Nazwa wynika z obszaru, na którym taki neutralizator działa. Ten neutralizator działa w promieniu wokół siebie 10 metrów, ponadto w górę 4 metry, w dół 3, czyli tworzy nam taki walec właśnie o promieniu 10 metrów, czyli średnicy 20 metrów, którym będziecie Państwo pozbawieni wpływu tych negatywnych promieniowań pochodzących właśnie na przykład od cieków wodnych. Taki odpromiennik w zupełności wystarcza nawet na duże mieszkanie. Kolejny model to jest model 025R. Ten odpromiennik, jak również z nazwy wynika, działa w promieniu 25 metrów wokół siebie, w górę 12, w dół 9. Następny model to jest 040R. Tutaj już jest 40 metrów wokół siebie, w górę 15, w dół 10. Czyli naprawdę bardzo duża przestrzeń w postaci walca, w którym będzie bardzo bezpiecznie i zdrowie, będą warunki dla naszego zdrowia. Ten odpromiennik możemy z bardzo dużym pożytkiem wykorzystać nie tylko do domu, ale również na przykład, żeby odpromieniować obszar ogródka przylegającego do domu, także ponieważ jego zasięg jest już naprawdę bardzo duży. Następny neutralizator to neutralizator 060L. Jego oddziaływanie to jest oddziaływanie w postaci prostopadłościanu. Tak jak są tutaj strzałki, w tej długości działa do przodu i do tyłu 90 metrów, czyli w sumie 180, i na boki po 60 metrów, czyli 120. W górę ponadto działa jeszcze i działa również w dół. Tworzy nam się prostopadłościan już o bardzo dużym obszarze, 180 na 120 metrów. To, co trzeba zrobić, żeby taki neutralizator zaczął działać, wystarczy tak naprawdę wyciągnąć go z folii ochronnej, w którym przyjeżdża w przesyłce do Państwa, i położyć w domu, w miejscu, w którym nie będzie po prostu nikomu przeszkadzał. Zwyczajnie kładziemy i tyle. I zapominamy o problemie cieków wodnych. Tutaj już nie musimy tego odpromieniowywać, nie musimy w nic stukać, nie musimy tego czyścić, nie musimy tego sprzątać. To będzie
To będzie tak naprawdę działało już zupełnie bez Państwa udziału. Producent gwarantuje wieczyste użytkowanie, chyba że taki odpromiennik ulegnie po prostu mechanicznemu uszkodzeniu. Te odpromienniki, neutralizatory nie wymagają żadnego zasilania, więc nie będą nic dodatkowo kosztować w eksploatacji i najlepiej położyć je po prostu gdzieś na szafie, do szuflady i tyle. Nic więcej od Państwa taki odpromiennik nie będzie wymagał. Do serii odpromienników cieków wodnych jest również dodatkowy odpromiennik promieniowania komórkowego, który jest przystosowany do tego, żeby pozbawiać sygnał w komórce tego pasma, które jest bardzo szkodliwe i karcerogenne dla naszego zdrowia. Co robimy z takim odpromiennikiem? Taki odpromiennik wkładamy po prostu na baterię, pod obudowę, jeżeli jest taka możliwość. Jeżeli nie ma takiej możliwości, można odpromiennik po prostu nakleić taśmą na obudowę. To, co się wydarzy, to przede wszystkim osoby, które już odczuwają duży dyskomfort w trakcie rozmowy, rozgrzewanie ucha czy też ból głowy, te wszystkie objawy powinny praktycznie od ręki ustąpić. Nie ma ten odpromiennik żadnego wpływu na jakość rozmowy. Będziecie Państwo mieli dokładnie taką samą jakość jak wcześniej, jednak pozbawiamy ten sygnał komórkowy tego pasma, które bezpośrednio oddziałuje z naszymi komórkami, dlatego taka komórka przestaje nam po prostu szkodzić i możemy już bardzo bezpiecznie z niej korzystać. Jeżeli mieliby Państwo jeszcze jakieś pytania, niejasności związane z tematem cieków wodnych, odpromienników, możecie Państwo się ze mną skontaktować, możecie do mnie zadzwonić. Mój telefon to 508 259 638. Możecie poczytać o informacje jeszcze na stronach internetowych i dołączyć, jeżeli będziecie Państwo mieli taką potrzebę, żeby pozbyć się cieków wodnych czy szumu elektromagnetycznego, do grona naszych zadowolonych klientów, wiedząc, że każdy towar kupiony w naszym sklepie może być odesłany tak naprawdę bez podania przyczyny. Jeżeli Państwo nie widzieliby efektywności działania tych neutralizatorów, bez problemu możecie je Państwo nam zwrócić. Mówię tak dlatego, że tak naprawdę te neutralizatory do nas po prostu nie wracają, spełniają swoją funkcję. Bardzo szybko doświadczycie ich działania, jeżeli dzisiaj Wasze samopoczucie jest kiepskie, źle śpicie, są bóle głowy związane właśnie z obecnością szumów elektromagnetycznych czy cieków wodnych, to po zamontowaniu, czyli położeniu takiego odpromiennika w domu, do 3 dni Wasze samopoczucie powinno się w 100% zmienić. Jeżeli tego Państwo nie doświadczycie, możecie ten odpromiennik nam po prostu zwrócić. Dziękuję serdecznie za uwagę.